Cześć, tu Rosy. Dzisiaj odcinek z wycieczki w góry. I właśnie teraz się pakuję i będę wyjeżdżać w Gorce. To Gorce to są góry tam niedaleko Tat. Ja właśnie jestem w podróży i za niedługo już będę na miejscu, na początku szlaku, na Turbacz. Ja właśnie już dojechałam i zaraz będę iść szlakiem. Tutaj właśnie jest potok. Zaraz pokażę. No i właśnie tutaj jest ten potok. Właśnie teraz był pierwszy postój, a zarazem ostatni, bo już będzie trzeba szybciej iść, bo zaraz będzie ciemno, za jakieś pół godziny lub godzina. Jest już około 17 i nie zdążyłam na zachód słońca. Takie widoki. Do celu mam jeszcze około 15 minut. Ja już dotarłam do celu. No i jest godzina 18.
Jest bardzo ciemno. I tu w tym schronisku nie ma prądu, a to, co na mnie świeci, to jest... To są płomienie świecy. I też jak się chce iść do toalety, to trzeba iść na zewnątrz. I nie ma bieżącej wody ani prądu. Ja teraz będę iść spać. Więc kolejne ujęcie będzie już rano. Śniadanie i teraz będę schodzić do doliny. Ale najpierw trochę na rano. Zamarznięta lodem kałuża. A teraz wam pokażę kilka zdjęć z tej wycieczki. Ja już wróciłam ze szlaku. No nie nagrałam, jak tam jestem jeszcze w tej okolicy, bo mi się rozładował telefon i potem dopiero musiałam go naładować, więc teraz nagrywam, że wróciłam i teraz jest już ciemno, więc ja teraz będę montować ten filmik, a wy teraz go oglądacie, jak już jest zmontowany, więc no, do zobaczenia kolejnym razem. Wiem, dawno nie było filmiku, bardzo dawno. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału i o lajku. No i mam nadzieję, że postaram się nagrać filmik na 2-3 tygodnie. Zobaczę, jak jeszcze to będzie. No i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. A teraz pokażę wam moje wpadki. Nie to. Będzie świecę. Błampła. Jak to się... Mateusz, klikniesz proszę ten przycisk, bo nie mogę go kliknąć.